Witam Państwa bardzo serdecznie, Wiktor Sobociński i Kasia Przepiórka. W dzisiejszej nocy byliśmy świadkami kolejnych derbów Nowego Jorku. Na Yankee Stadium spotkały się drużyny New York City FC i New York Red Bulls. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla gości. Zacznijmy może od samej oprawy meczowej, bo to było coś niezwykłego. 48 tysięcy widzów ponad zobaczyło mecz na stadionie nowojorskich Yankeesów. Na stadion przyszły takie osobowości jak przyszli gracze właśnie gospodarzy tego meczu, czyli Frank Lampard oraz Andrea Pirlo, który na dniach ma podpisać 18-miesięczny kontrakt z klubem właśnie nowojorskim ze stadionu Yankeesów. Bardzo dobrze zorganizowany mecz pod względem oprawy meczowej. I jedni i drudzy, fani jednych i drugich, spisali się na medal. Dodatkowo bardzo ładne wykonanie hymnu przez panią policjantkę. Przepraszam, bo zapomniałem nazwiska. No i zaczęliśmy sam mecz. Sam mecz to z samego początku dominowała drużyna gospodarzy i to chyba nie ulega żadnych wątpliwości. Zdecydowanie. Goście sprawiali wrażenie zagubionych, co naprawdę było bardzo widać. Wydaje mi się, że tutaj wpływ na to miał też rozmiar boiska. Piłkarze New York Red Bulls nie wiedzieli, jak się poruszać i byli kompletnie zdezorientowani, co bardzo szybko wykorzystała drużyna gospodarzy. Bowiem już tak w szóstej minucie Tommy McNamara skierował piłkę do siatki. Była jego trzecia bramka, proszę Państwa, w MLS. W 13 spotkaniu, więc tak naprawdę 24-latek wszedł MLS, jakbym powiedział, wszedł w MLS jak w masło. Jest rewelacją tak naprawdę New York City, dosyć przeciętnego póki co. Jeszcze do niedawna biegał tak naprawdę na czwartym szczeblu rozgrywkowym, a teraz jest jednym z wyróżniających się postaci w drużynie nowojorskich, Yankeesów, o tak to nazwę. Warto też dodać, jak padła ta bramka, ponieważ to było po już kolejnym rzucie rożnym i piłkę zagrał Dawid Villa. Bardzo krótko rozegrali, potem było zamieszanie w polu karnym i do piłki doszedł bodajże chyba Jason Hernandez i to on dośrodkowywał, po czym Andrew Jacobson strącił piłkę, do której właśnie doszedł Tommy McNamara i to bez problemów pokonał Roblesa i w szóstej minucie wynik 1-0, kibice oszaleli i to była pierwsza bramka w derbach Nowego Jorku na Yankee Stadium. Coś niesamowitego, od razu się poczuło tą atmosferę i wydaje mi się, że to było wręcz genialne wejście w mecz New York City. Podobnie jak w poprzednim starciu z Toronto. Oni bardzo szybko wyszli na prowadzenie i mogli sobie ułożyć ten mecz. Nie wykorzystali tego, wiemy jaki był ostateczny wynik. Punkty wędrują do New York Red Bulls, ale tutaj New York City powinni wykorzystać to, że dominowali w pierwszej połowie. No może końcówka była wyrównana w pierwszej połowie, ale oni powinni tutaj strzelić dwie bramki. Może trzy nawet bramki. Tak, to miałam powiedzieć, że to jest takie minimalne minimum, to są te dwie bramki, które po prostu powinni strzelić, powinni wykorzystać tą sytuację, jaka panowała na murawie. Wykorzystać przede wszystkim to, jak bardzo stremowani wyszli na ten mecz, jak bardzo stremowane na ten mecz wyszły czerwone byki, bo naprawdę oni byli początkowo sparaliżowani, nie wiedzieli za bardzo jak się poruszać, jak grać na tym boisku. Podopieczni Jasona Kreisa musieli to wykorzystać, nie zrobili tego i efektem tego jest w 47 minucie bramka Bradley'a Wrighta Phillipsa, trzecia bramka w derbach. Póki co prowadzi w klasyfikacji strzelców derbowych. Podanie Sasha Claystone, może troszeczkę niezadowolony z tego, że nie został powołany na Gold Cup. Myślę, że pokazał Klinsmanowi w tym meczu dwoma asystami, że warto takiego zawodnika mieć jednak gdzieś pod ręką. Zdecydowanie lepsza połowa Red Bulls, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To było genialne wejście w drugą połowę. Po prostu
New York City przespało tą przerwę. Nie wiem, o czym oni myśleli. Na pewno nie powinni myśleć o tym, że wygrają bardzo łatwo to spotkanie, no, ponieważ mamy drugą minutę drugiej części spotkania. No, New York Red Bulls, najpierw wyrównanie, kilka minut później kolejna bramka. To był bardzo, bardzo zimny pierwszynic dla drużyny New York City FC. Wiemy, jak zareagowali tak naprawdę. Poszli byli za ciosem. Mówię tutaj teraz o drużynie gospodarza, oni byli kompletnie zorientowani, nie wiedzieli, co się spało, co się stało. Przespali kompletnie początek drugiej połowy. Troszeczkę za podwójną gardą się schowali i szybko zostali tak naprawdę wypunktowani. Takim boksterskim terminem się tu posłużyłem, ale tak rzeczywiście było, bo poszli za ciosem piłkarze nowojorskich Byków i w 52 minucie takie dośrodkowanie, a Bank zgrywa, gdzie strzelał i Chris Duo pakuje piłkę do siatki. To się nie mogło inaczej skończyć, bo postawa NYCFC była po prostu, powiedziałabym, w pewnych momentach żenująca. To, że sam Dawid Villa ciągnął grę, bo taka jest prawda. Gdyby nie on, to ja bym chyba na boisku jeszcze widziała. Kwadu boku. Tak, właśnie miałam dodać, że tutaj on się pojawił na boisku i tak naprawdę Dawid Villa coś tam szarpał, próbował i właśnie Poku, który pojawił się na boisku w drugiej połowie dosyć szybko, bo w 56 minucie. I gdyby nie ci dwaj zawodnicy, tak naprawdę nie wiem, czy mogłoby można by mówić... Mogłoby się zakończyć pogromem. Tak. Mogłoby się zakończyć pogromem, naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle tutaj po prostu byłoby widać jakąkolwiek inicjatywę drużyny gospodarzy. To naprawdę wyglądało bardzo przeciętnie. Zresztą spora ilość błędów i fiksów obrony gospodarzy. I tutaj było bardzo duże szczęście i też wydaje mi się, że New York Red Bulls nie wykorzystali tych okazji tylko dlatego, że po prostu nie wierzyli, że aż takie błędy mogą popełnić ich rywale. Bo to było bardzo, bardzo widać, że tutaj chyba PC popełnił taki fatalny błąd i nie wykorzystali tego New York Red Bulls, bo oni nawet nie byli na to przygotowani, że coś takiego może się stać pod bramką rywala, gdzie no to powinna być kolejna bramka i to jest tylko wielkie, wielkie szczęście NYCFC, że to się nie skończyło pogromem, a no można powiedzieć, że tylko 3-1, bo to mogło być naprawdę zdecydowanie wyższy wymiar kary, o tak bym to nazywała. Świadczy na przykład o tym zejście Jeppa Browskiego, który został wprowadzony w momencie kontuzji, a został już ściągnięty w 69 minucie. Naprawdę dużo błędów popełniał ten zawodnik. I a propos tych błędów, przypomina mi się ta akcja Bradley'a Wrighta Phillipsa, kiedy on wyszedł sam i tak naprawdę był zdziwiony, że tak łatwo to mu się udało to zrobić i nie trafił. Akurat wtedy obronił Saunders, do którego nie można mieć żadnych pretensji. On był Bogu ducha winien przy tych bramkach. Tak, gdyby nie on też by, to mogłoby być... On zaliczył chyba takie 3-4 świetne, naprawdę świetne naprawdę parady. To gdyby nie on, to tutaj bylibyśmy świadkami kolejnych goli w derbach Nowego Jorku. Wracając jeszcze właśnie do kontuzji Chrisa Mungerta, powiem szczerze, że ten zawodnik przez pierwsze minuty grał naprawdę bardzo dobry mecz. On tą lewą flanką tam wbijał się w pole karne rywala i naprawdę tutaj zaliczył bardzo dobry występ. Niestety starcie we własnym polu karnym za Bangiem zakończyło się kontuzją tego gracza. Co prawda próbował jeszcze grać, no ale ostatecznie dał sygnał trenerowi, że nie da rady, musi zejść. Pojawił się Jeff Browski, który zagrał, tak jak mówiłeś, bardzo, bardzo przeciętnie. Powiedzmy sobie szczerze, słabo i no, musiał opuścić boisko, bo no, nie było innego wyjścia. Nie dało na to patrzeć momentami. Naprawdę bardzo, jak wspominaliśmy, przeciętny mecz. Trzecia bramka to już dośrodkowanie Saszy Claystona, druga asysta swoją drogą i Matt Miazga, czyli nasz polski wątek. W tym spotkaniu. Drugi polski wątek, bo jeszcze sędzią technicznym tego meczu był Robert Śliga. I jeszcze taka cieszynka dosyć zabawna, dosyć prowokacyjna, czyli Matt Miazga zabawił się tutaj w baseball, żeby jeszcze troszeczkę tą derbową atmosferę podwyższyć. Dopiero teraz poruszyliśmy temat Matta Miazgi.
i tutaj możemy się zatrzymać na dłuższą chwilę, ponieważ zdecydowanie. Miazga zaliczył fenomenalny mecz. Dla mnie to jest zawodnik meczu, zaraz obok niego jest Clayston, ale pierwszym tutaj pierwszoplanową rolę odegrał zdecydowanie Matt Miazga, którego pojedynki z Dawidem Villą to była tylko ozdoba tego meczu. To się chciało oglądać, to naprawdę było coś wspaniałego. Bardzo się cieszę, że mamy takiego zawodnika w MLS, możemy go podziwiać, bo zagrał naprawdę świetny mecz. Gdyby nie on w pierwszej połowie, to też nie wiemy, jakby ten mecz się potoczył. To wszystko mogłoby się ułożyć zupełnie inaczej, ponieważ Miazga wygrał kilka naprawdę bardzo ważnych pojedynków i tutaj on tak naprawdę zatuszował wszystkie błędy Zubara, który i tak został zmieniony w pierwszej połowie, bo no zagrał fatalnie. Tutaj Miazga, po prostu ten młody zawodnik, świetnie dyrygował całym blokiem obronnym. Czyścił, wyprowadzał piłkę, naprawdę świetny mecz tego zawodnika i pozostaje nam się tylko cieszyć, że mamy taki polski wątek w MLS. No i liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. To jest właśnie podanie ręki reprezentacji Polski, że Klinsmann nie powołał Miazgi na zgrupowanie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Dokładnie. Myślę, że sztab Nawałki, pana Nawałki powinien to dostrzec i powinien to wykorzystać, bo owszem, mamy aktualnie w miarę dobrych obrońców, ale no, to jest przyszłość. Dokładnie, to jest zdecydowanie przyszłość. No i tutaj właśnie zwracamy się z ogromną prośbą, może z pomocą. No nie wiem, może Mateusza Miazgę zobaczyć, zauważyć. Zobaczyć go po prostu w akcji, bo tutaj to są derby Nowego Jorku, gdzie on po prostu zdeklasował Dawida Villę. Myślę, że Dawid Villa przez kilka ładnych dni będzie miał... Nie zapomni tych starć. Zdecydowanie on tutaj będzie po prostu pamiętał o tym, co ten młody zawodnik mu zrobił, bo po prostu on go zdeklasował. Tak naprawdę no, to jest wielką gwiazdę, pomijam już fakt, że Villa zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. On był chyba no, najlepszym zawodnikiem NYCFC, tak mi się wydaje, że... Jednym z dwóch najlepszych, myślę, tutaj tak bym to... Powiem tak, że tutaj jeszcze wyróżniłabym bramkarza NYCFC i tyle. Tak, Sandersa, zdecydowanie. Bo tutaj nic więcej się nie wyróżniał. Jeszcze wiadomo, pokłalał się w drugiej połowie i naprawdę to też nie był jego najlepszy mecz. Także Miazga zrobił świetną robotę. Koszmarem nocnym, zdecydowanie. Będzie koszmarem nocnym. Dawida Villi co najmniej przez tydzień, chyba że za tydzień ktoś zagra jeszcze lepiej od Mateusza. W co wątpimy, ale naprawdę bardzo przyzwoity mecz. Ja też bym mu dał tutaj, postawmy sobie taką nagrodę MVP meczu dla Mateusza Miazgi, zdecydowanie. Jedyny słuszny wybór. Mało tego, wiem, że było kilku skautów na tym meczu, między innymi podobno skauci Swansea obserwowali Mateusza Miazgę. Myślę, że nie tylko oni i to jest naprawdę dobry znak dla tego młodego zawodnika. Zrobił niesamowity progres. On zagrał naprawdę... Zdecydowanie. Taki pierwszy sezon, w którym gra jest zawodnikiem z prawdziwego zdarzenia, naprawdę ciągnie tą defensywę, jest takim... Liderem. Tak, jest takim... Liderem defensywy tutaj mówię. Neymanem Vidiciem albo Johnem Terrym New York Red Bulls. No można tak powiedzieć, chociaż teraz rozpływajmy się nad Mateuszem, ponieważ no, tak, jeszcze sporo pracy przed nim. Tak naprawdę... samo nie można się rozczulać nad Abangiem, który według mnie też zagrał dobry mecz. Też się nie dał prowokować i naprawdę wiele tych pojedynków wygrywał. Też. On tam prawą flanką to tam naprawdę niesamowite rzeczy robi. Powiedz mi, czy ty widziałeś w ogóle Wrighta Phillipsa w pierwszej połowie? Ja widziałam go tak może ze 2-3 razy, a tak naprawdę to Abang tutaj robił świetną robotę, dawał odpocząć właśnie defensywie, bo wiemy, jak to wyglądało w pierwszej połowie. NYCFC cisnęli obronę rywala i tutaj właśnie Abang swoimi takimi rajdami tą prawą stroną świetnie się obracał, zastawiał. Naprawdę on tutaj zrobił też bardzo, bardzo dużo dobrego dla swojego zespołu i dał właśnie odetchnąć defensywie, która naprawdę była zapracowana. To ten wynik może na to nie wskazuje, ale pierwsza połowa...
To były naprawdę olbrzymie kłopoty, z których tylko tak naprawdę Matt Miazga właśnie wyciągnął New York Red Bulls. No właśnie, jeszcze a propos Abanga, to Bradley Wright Phillips widać, że był taki troszeczkę jakby zestresowany, czuł jakby presję, która na nim ciąży, a właśnie Abang przez swój młody wiek, bo on ma dopiero 18 lat, tak naprawdę on nie czuł presji, on wiedział, że jak mu zabiorą piłkę, to trudno, a może mu się uda. To jest właśnie takie młode myślenie, taka brawura i to często w takich meczach przeciwko doświadczonym przeciwnikom. No może NYCFC nie jest doświadczonym przeciwnikiem, jednakże tam ma kilku zawodników, którzy do doświadczonych należą. No to jednak Abang nie przejmował się tym, robił swoje i robił to bardzo dobrze. Myślę, to jest też taki zawodnik, którego powinniśmy wyróżnić i to jest też taka bardzo przyszłościowa postać w New York Red Bulls, a może jeszcze gdzieś wyżej. Tak więc podsumowując, wynik 3-1 jak najbardziej zasłużony dla Red Bulls. Ci, którzy pierwszy raz oglądali MLS, z pewnością nie będą żałowali poświęconej chwili i z pewnością wrócą do amerykańskiej ligi już niebawem. My również zapraszamy na sierpniowe derby. Zza mikrofonu kłaniają się nisko Kasia Przepiórka oraz Wiktor Sobociński.